Zadanie pierwsze. Na rysunkach AD przedstawiono siatki brył. Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę. Na którym rysunku przedstawiono siatkę ostrosłupa o podstawie trójkątnej? Przypomnijmy sobie, że w tym dziale rozważamy ostrosłupy i graniastosłupy. Każdy graniastosłup ma dwie identyczne podstawy, a każdy ostrosłup ma jedną podstawę. Dodatkowo wiemy, że w graniastosłupie ściany boczne mają kształty prostokątów, a w ostrosłupie ściany boczne mają formę trójkątów. Pytanie jest o ostrosłup o podstawie trójkątnej. Spójrzmy na pierwszy rysunek. Mamy tutaj prostokąty. To są ściany boczne. To jest na pewno graniastosłup. Rysunek drugi. Mamy tutaj jeden prostokąt i trójkąty. Prostokąt jest podstawą, a to jest siatka ostrosłupa, ale nie jest to podstawa trójkątna, tylko prostokątna. Rysunek trzeci. Mamy tutaj trójkąt, który będzie podstawą i mamy trzy trójkąty, które będą ścianami bocznymi. A więc jest podstawa trójkątna i mamy ostrosłup, bo ściany są trójkątami, w związku z tym odpowiedź C jest prawidłowa. Pytanie drugie. Na którym rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa o podstawie czworokątnej? I znowu, graniastosłup ma dwie podstawy i ma prostokątne ściany boczne. Sprawdźmy. Pierwszy rysunek. Mamy tutaj niewątpliwie graniastosłup, bo są prostokątne ściany boczne, ale podstawa nie ma kształtu czworokąta. Na drugim rysunku mamy ostrosłup. Na trzecim rysunku też mamy ostrosłup. Na czwartym, spójrzmy, mamy dwie czworokątne podstawy i ściany boczne, a więc odpowiedź D. Zadanie drugie. Wskaż krawędzie siatki, które się skleją. Mamy tutaj siatkę narysowaną. Teraz wyobraźmy sobie w ogóle, co to jest za figura. Otóż widzimy tutaj dwa trójkąty, więc mamy dwie równoległe podstawy. Jest to na pewno graniastosłup. I teraz pamiętamy, że skleją się na pewno boki równej długości przy składaniu. Teraz wyobraźmy sobie, że ten trójkąt zostaje jako podstawa i podnosimy ścianę. Ta ściana idzie do góry i ta ściana idzie do góry. A więc już widzimy, że te dwa boki się połączą. Teraz ta ściana połączy się z tą, a ta ściana połączy się z tą. I na końcu musimy jeszcze połączyć to z tym i to z tym. I powstaje nam siatka. Sprawdźmy, jakie mamy odpowiedzi. Krawędź J i krawędź D. Spójrzmy, J połączy się z G, a więc nie jest to prawdą. Krawędzie I oraz G. Krawędź I połączy się z H. Krawędź G i H się połączą. Nie, bo H połączy się z I. I ostatnie, krawędź A i D się połączą. Tak, ostatnia odpowiedź jest prawidłowa. Zadanie trzecie. Na rysunku podano wymiary prostopadłościanu. Mamy rysunek, jest szerokość 5, długość jest wysokość. Pole powierzchni graniastosłupa tego prostopadłościanu wynosi. Pole powierzchni obliczamy sumując pola wszystkich ścian. Jakie tu mamy ściany? Prostokątną ścianę w podstawie. Jej powierzchnia to 5 cm razy 3 cm. Pole podstawy wynosi 15 cm kwadratowych. Następnie mamy, ile mamy takich prostokątów? No jest dolna podstawa i górna, one są jednakowe, a więc te podstawy będą miały po 15, czyli będziemy mieli razem z nich 30. Teraz przednia ściana. 4 wymiary na 5. Jeżeli ma wymiary 4 na 5, to 4 cm umnożymy sobie przez 5 cm. I wynik jest 20 cm kwadratowych. I ta ściana też będzie występowała dwa razy, bo przednia ściana jest tak samo jak tylna ściana.
I nie patrzyliśmy się jeszcze na prawą ścianę. Z prawej, prawa ściana ma długość 3 cm, a wysokość ma taką jak wysokość bryły 4. 3 razy 4 jest 12. Teraz mamy już policzone ścianę przednią, ścianę boczną i podstawę. Dodajmy je. 15, 20 i 12 daje nam wynik 47. Ale pamiętajmy, że każda ściana występuje dwukrotnie. Przednia się powtarza z tyłu, dolna na górze, a prawa z lewej, czyli to 47 jeszcze trzeba pomnożyć razy 2. Oczywiście wynik będzie w centymetrach kwadratowych, bo powierzchnia była, mierzymy w jednostkach kwadratowych. Zadanie, podpunkt następny. Objętość prostopadu ścianą wynosi. Liczymy objętość. Otóż objętość liczymy mnożąc pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy to mamy prostokąt w podstawie. 5 razy 3 to będzie wynik obrazu pośrednich pamięci. 15 cm kwadratowych i wysokość jest 4. 15 razy 4 to możemy sobie w słupku dodać. 5 razy 4, 20. 4 razy 1 plus 2, 6. Więc 60 cm sześciennych będzie wynosiła objętość. Ponieważ tu mnożyliśmy przez 6 cm. Centymetr kwadratowy razy centymetr daje centymetr sześcienny. Zadanie czwarte. Objętość bryły narysowanej obok jest równa. Jak obliczyć objętość bryły? Pamiętamy, że jest, widzimy, że jest to zgrania 100 osób, a więc pole podstawy należy pomnożyć przez wysokość. Pytanie, jakie tutaj jest pole podstawy? Spójrzmy, mamy rozrysowaną podstawę. W podstawie znajduje się sześciokąt, ale widzimy, że sześciokąt to tak naprawdę dwa sklejone jednakowe trapezy. Wystarczy obliczyć pole trapezu. Pole trapezu znamy wzór. Podstawiamy do wzoru dane z rysunku. I tak, mamy na rysunku podstawy. Dolna podstawa 7, górna 5. 7 plus 5 razy wysokość. Wysokość na rysunku widzimy, że jest 3. I to wszystko dzielimy na 2. Najpierw działanie w nawiasie. Otrzymujemy w nawiasie wynik 12 razy 3 przepisujemy i na 2. Coś nam się teraz już tu skróci. 12 i 2 zostanie 6. 6 razy 3 to 18. Więc pole podstawy wynosi 18 cm kwadratowych, bo jednostką był centymetr. To pole trapezu musimy pomnożyć na 2, bo podstawa składa się z dwóch takich trapezów. W związku z tym pole podstawy tym razem, czyli dwa takie trapezy po 18 dają nam razem 36 cm kwadratowych. Teraz obliczymy sobie objętość. Pamiętamy, że to pole podstawy mnożone przez wysokość. Pole podstawy mamy obliczone 36 cm kwadratowych. Natomiast wysokość czytamy, oczywiście chodzi o wysokość bryły. Wysokość nosi 9 cm. 36 razy 9.
Zadanie piąte. Kręgosłup, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 2 i 5, ma objętość 30 cm sześciennych. Ile jest równa wysokość tego kręgosłupa? Spójrzmy na podstawę. Mamy w podstawie trójkąt prostokątny i mamy w nim przyprostokątny. Przyprostokątna 1 ma 2 cm, długa ma 5. Mamy obliczyć wysokość, ale nie wysokość trójkąta, tylko całego kręgosłupa. Najpierw przypomnijmy sobie, jaki jest wzór na objętość, bo mamy podaną w zadaniu objętość, także na pewno będę musiał skorzystać z tego wzoru. Otóż objętość jest to pole podstawy razy wysokość. I teraz, co my w tym wzorze w zadaniu mamy podane? Mamy podaną objętość, to jest 30 cm sześciennych. Nie znamy pola podstawy i nie znamy również wysokości, o którą jest pytanie. Spójrzmy, czy jesteśmy w stanie ustalić pole podstawy na podstawie tego rysunku? Oczywiście. To jest trójkąt prostokątny. Pole podstawy to pole tego trójkąta. A więc pole podstawy wynosi, i ze wzoru mamy, podstawa, tym razem trójkąta, czyli 5 razy wysokość 2. I teraz to dzielimy na 2. Trójki się skracają. Pole podstawy zatem, czyli pole tego trójkąta, wynosi 5 cm kwadratowych. Mamy już objętość, mamy pole podstawy, zostaje policzyć wysokość. Ułóżmy sobie z tego działanie. A więc tak, objętość, czyli 30, to się równa pole podstawy, czyli 5 razy ta wysokość, której nie znamy. I pozostaje do rozwiązania równanie z jedną niewiadomą. Pozbądźmy się piątki. Dzieleniem oczywiście. I otrzymujemy, że 30 podzielić na 5 to 6 równa się h. Skoro jednostki w zadaniu były centymetrami, to odpowiedź brzmi, że wysokość wynosi 6 cm. Zadanie szóste. Pole powierzchni ostrosłupa o podstawie w kształcie rombu, którego siatka jest narysowana obok, wynosi. Mamy sobie siateczkę, mamy tutaj w podstawie rąb i pytają nas o pole powierzchni. Pole powierzchni, czyli pola wszystkich figur, z jakich składa się figura, z jakich składa się ten ostrosłup. Co to jest rąb? No, przypomnijmy sobie, że rąb jest to figura, czworobok, który ma wszystkie boki równe. A więc, jeżeli mamy tutaj cztery boki, ten jeden jest zaznaczony, że ma 5, no to te pozostałe też mają po 5. A zatem zaczniemy od policzenia pola podstawy. Pole rąbu PR sobie napiszemy. To jak się liczy pole rąbu, tak jak każdego innego równoległoboku, czyli mnożąc długość podstawy 5 razy wysokość puszczona na tą podstawę 4. 5 razy 4 to 20. Skoro mamy jednostkę centymetry, no to pole będzie 20 cm kwadratowych. Spójrzmy, że wszystkie te trójkąty mają tą samą podstawę i będą też miały tą samą wysokość, no bo one muszą się połączyć w jednym miejscu. W związku z tym wysokość tego trójkąta mamy zaznaczoną 3, podstawa jest 5. Obliczmy pole trójkąta. Jak się liczy pole trójkąta? Przypomnijmy sobie, jedna, druga, wzór jest taki. Razy długość podstawy, 5 w naszym wypadku, razy wysokość wpuszczona na tą podstawę, czyli 3. I wykonujemy działanie, obliczmy sobie pole trójkąta. 1 druga razy 5 to 2,5. 2,5 razy 3 to 7,5. Zapiszmy sobie po ułamku dziesiętnym.
7,5 centymetra kwadratowego. I teraz sumujmy wszystkie pola wszystkich tych figur, żeby otrzymać pole powierzchni tej bryły. I teraz tak, no w sumie będziemy mieli, bierzemy sobie PC, pole całkowite. Mamy tak, pole podstawy, czyli 20 cm kwadratowych plus pole tego trójkąta, ale trójkąt powtarza się nam raz, dwa, trzy, cztery razy. W związku z tym 4 razy 7,5. I ile to będzie? Najpierw musimy pomnożyć. 7 razy 7,5 razy 4 to 30. Zamienię liczby kolejnością. To nie wpływa na kolejność wykonywania działań, czyli 30 plus 20. Najpierw zapisałem wynik sobie ten. A 30 plus 20 to 50. Oczywiście pole powierzchni mierzymy w jednostkach kwadratowych, a więc 50 cm kwadratowych. Zadanie 7. Na rysunku przedstawiono grania stosów o podstawie w kształcie trójkąta prostokątnego i podano wymiary bryły. Oblicz pole powierzchni i objętość tego grania stosupa. Zapisz wszystkie obliczenia. Mamy policzyć pole powierzchni, a więc znowu obliczyć powierzchnię wszystkich figur płaskich, z których to jest zbudowane i sumować. Pole trójkąta prostokątnego. Na rysunku mamy podstawa, niech to będzie 8. To wysokością będzie drugi bok. Pamiętamy, że w trójkątach prostokątnych wysokość, jedna z wysokości zawiera się w boku. Pole to będzie 1/2 razy 6 razy 8. I po skróceniu otrzymujemy 3 razy 8, czyli 24. Oczywiście jednostki kwadratowe. I pamiętamy, że takich trójkątów w figurze mamy 2, czyli to nie, to już mamy 2 trójkąty załatwione. Teraz spójrzmy, że mamy 3 ściany boczne, każda w kształcie prostokąta. Te prostokąty mają wspólną wysokość, tu mają 12 wszystkie, ale różną mają szerokość podstawy, bo jeden prostokąt opiera się na tym boku, drugi na tym, trzeci na tym. Więc trzeba policzyć każdy prostokąt z osobna. Pole pierwszego prostokąta, to sobie w pamięci policzymy. Wymiary jest 6 na 12. 6 razy 12 to 72. Pole drugiego prostokąta. Tu teraz sobie weźmiemy ten tutaj. 8 na 12. 8 razy 12 to 96. I też mamy znowu centymetry, czyli centymetry kwadratowe. I ostatni prostokąt opiera się na boku długości 10, 10 razy 12, daje nam 120. I teraz sumujmy wszystkie otrzymane powierzchnie. Przypomnijmy sobie, że ten trójkąt mamy tutaj, ale powtarza się tutaj, czyli to 24 trzeba pomnożyć przez 2. 24 razy 2 to 48. Zapiszmy sobie więc pole całkowite. 24 razy 2, już sobie powiedzieliśmy, to jest 48. I teraz dodajmy do tego poszczególne prostokąty. Plus 72 plus 96 plus 120. I otrzymamy wynik 336 cm2.